Witam bardzo serdecznie. Oj, widzę nowe twarze, to mnie bardzo cieszy, drodzy Państwo. Tak, niektóre osoby się wymieniają, niektóre pozostają stale. Ogromnie się cieszę i wierzę, że nasze dzisiejsze spotkanie będzie z wielkim Bożym błogosławieństwem. Tak a propos, Państwo zauważyliście, że mówimy wciąż na temat oczekiwania, oczekiwania z nadzieją. I jestem ogromnie ciekaw, będąc już po pierwszym weekendzie, tak jak zapowiedziałem, wszystkie nasze spotkania będą dotyczyły bardzo, bardzo mocno praktyki naszego chrześcijaństwa. Ale jak poradziliście sobie? Mówiliśmy już na temat czekania z miłością, mówiliśmy na temat czekania z radością. Czy jeśli chodzi o miłość, zdecydowaliście się, nastawiając bardziej na dawanie miłości niż branie jedynie? Wiecie, my lubimy wszyscy brać. To zupełnie oczywiste, to zupełnie normalne, że tak jest, ale jeśli nastawiamy się na to, aby dawać, zauważycie, że wtedy mamy więcej do dawania. Więcej do tego, aby uszczęśliwiać innych ludzi. Poza tym chciałbym powiedzieć, że o radości, kiedy mówiłem, no to radość, jak pamiętacie, wypływa właśnie z miłowania, a więc to będzie także czymś bardzo ciekawym. Próbujcie radośnie żyć, próbujcie radośnie się nastawiać do wszystkiego, a wtedy będzie znacznie łatwiej i znacznie lepiej. A dzisiaj mamy czekać spokojem. No co to oznacza? W jaki sposób? W jaki sposób chcemy o tym mówić? Mając już miłość i radość za sobą, to zupełnie inaczej będzie nam podejść do pokoju. I chyba troszeczkę was zaskoczę, o czym będę chciał dzisiaj wam powiedzieć i skąd ten pokój może się brać. Przypomnę, że naszym głównym tekstem jest tekst zapisany w liście apostoła Pawła do Galacjan, w 5 rozdziale i tam w wersecie 22 i 23. Owocem zaś ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Przeciw takim cnotom nie ma prawa. Zwróćcie uwagę, drodzy Państwo, że mamy jeszcze przed sobą cały szereg, całą serię różnych tych elementów owocu ducha, dlatego że nie są to owoce, tylko jeden owoc ducha, którym są te wszystkie elementy. O tym będziemy chcieli mówić troszkę bardziej szczegółowo, ale dzisiaj zajmiemy się pokojem. Co to wszystko może oznaczać? Patrzyłem, jak zwykle już mówiłem wam o tym, że czasami najtrudniej jest zdefiniować coś, co jest takie oczywiste, że no o czym tu mówić? Jakbyście mieli zdefiniować pokój, w jaki sposób byście to zrobili? Zacząłem się nad tym zastanawiać, zatem jak zwykle w dzisiejszych dniach. Sięgnąłem do komputera, sięgnąłem do internetu i popatrzyłem, co też tam mówią na temat pokoju. I znalazłem takie bardzo interesujące definicje. Definicja z internetu, która znalazła się, mówi o tym, że pokój, czyli z łacińskiego pax, jest to pokój, który jest pojęciem opisującym stosunki między państwami lub wewnątrz nich, oznaczające brak wojny, wykluczające konflikt zbrojny i używanie przemocy. Pomyślałem sobie, coś niesamowitego, słucham dalej. Kolejną definicję, na którą natrafiłem, to tak jak czytacie w tej chwili, pokój to budowanie globalnego społeczeństwa, w którym ludzie żyją wolni od ubóstwa i wspólnie czerpią korzyści z osiągnięć. Pokój to wspólny rozwój i wzajemne wspieranie się w jednej światowej rodzinie. Bylibyście już usatysfakcjonowani z tych definicji? Ja nie byłem. Szukałem zatem dalej, tym razem sięgnąłem do wielkiego słownika języka polskiego i tam znalazłem już dwie inne definicje. Po pierwsze to, że pokój to część domu, mieszkania, hotelu, biura i tym podobnie, oddzielona ścianami od innych pomieszczeń, niewyposażona w kuchenkę i urządzenia sanitarne. Ale później zauważyłem drugą definicję. Ta mnie troszeczkę bardziej wciągnęła i na jej końcu znalazłem to, co jest najważniejsze. Pozwólcie, że przeskoczę to, co mówi znowu o pokoju między państwami czy o jakimś układzie kończącym działania wojenne, ale chcę skierować waszą uwagę
na ten czwarty element. Pokój Boży, jak czytamy w Wielkim Słowniku Języka Polskiego, w średniowieczu zakaz prowadzenia działań wojennych od środy wieczór do poniedziałku rano oraz podczas Adwentu i Wielkiego Postu. Czy rzeczywiście o taki pokój nam chodzi? Czy o takim pokoju mam dzisiaj rozmawiać? Nie, drodzy Państwo. Mnie chodzi wciąż o ten pokój Boży, który jest czymś więcej niż zakazem działań wojennych w jakimś określonym czasie. Chcę zwrócić Waszą uwagę na pokój Boży, który jasno mówi nam Słowo Boże, o którym mówi Słowo Boże tak bardzo wyraźnie, bardzo jasno. Zatem popatrzcie, mamy kilka rodzajów pokoju, ale pokój z Bogiem to jest ten najważniejszy. I powiem Państwu szczerze, że jeżeli mamy pokój z Bogiem, czyli ten wertykalny pokój, to ten horyzontalny między nami jest znacznie łatwiejszy. Jest łatwiejszy do osiągnięcia. Jak to możemy wiedzieć? Apostoł Paweł, pisząc list do Rzymian, powiedział bardzo ciekawe słowa i to jest tak bardzo ważne, co chciałbym Państwu teraz zacytować. W liście do Rzymian 5 rozdziale i 1 wersecie napisane jest: usprawiedliwieni tedy z wiary pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Przypominacie sobie, jak to było, kiedy chodziliśmy do szkoły albo kiedy chodziły wasze dzieci? Zachorowały albo z jakiejś przyczyny nie były obecne w szkole, więc my jako rodzice pisaliśmy im usprawiedliwienie. Nasze usprawiedliwienie uwalniało całkowicie nasze dzieci z winy. Czyżby Bóg miał dokładnie to samo, kiedy używa tego rodzaju określenia, to samo na myśli, że jesteśmy całkowicie uwolnieni z winy, kiedy nas usprawiedliwia, czyli czyni sprawiedliwymi, a może jeszcze inaczej powiem, nazywa sprawiedliwymi po to, abyśmy w przyszłości takimi się stali? Wiele można by mówić na te tematy i to bardzo ważne. Ale ten pokój z Bogiem, o którym powiedziałem przed chwilą, ten pokój z Bogiem na pewno będzie owocował pokojem w sercu. O tym nie muszę wiele mówić, co to oznacza. Pokój w sercu oznacza jakieś uspokojenie całkowite. Zupełnie inny stosunek do naszych bliźnich, do innych ludzi. To niezwykle ważne. Pokój w sercu będzie owocował także pokojem w rodzinie, o czym większość małżeństw często marzy. No cóż, żyjemy w takich czasach, że dziwne, ale pokój w rodzinie też nie jest takim częstym zdarzeniem. Pokój w społeczeństwie jest czymś niezwykle ważnym. Gdybyśmy byli społeczeństwem pełnym pokoju, jakże łatwiej by nam było żyć, prawda? O ileż łatwiej byłoby uniknąć jakichkolwiek konfliktów, jakichkolwiek problemów. Gdybyśmy byli wypełnieni pokojem w naszym społeczeństwie, mielibyśmy pokój ze wszystkimi. Tak a propos, dalsze teksty 5 rozdziału listu do Rzymian wyraźnie sugerują, że pokój z Bogiem jest czymś, co będzie motywowało nas do osiągnięcia pokoju na każdej płaszczyźnie. Ale pokój z Bogiem, gdy jest obecny, zmienia absolutnie wszystko w naszym życiu. I powstaje proste pytanie, jak możemy osiągnąć taki pokój? Skąd możemy go mieć? Jak możemy go znaleźć? Jak możemy doświadczyć go w naszym życiu? Wszyscy o tym marzymy, nawet jeżeli nie do końca potrafiliśmy sobie to sami określić. Wszyscy o tym marzymy, żeby było inaczej. I tak jak Państwu powiedziałem na naszym pierwszym spotkaniu, kiedy pytałem ludzi, czego Państwo oczekują, to wszyscy drapali się po głowie i mówili, no żeby było lepiej. Zbyt ogólne. I zbyt powierzchowne. Co to znaczy, żeby było lepiej? W jaki sposób? Pokój możemy zdobyć. I tylko, dodam raz jeszcze, i tylko poprzez obecność Pana Jezusa w naszych sercach. To On nas do tego zaprasza. To On nas chce zmienić zupełnie w innych ludzi. Popatrzcie, kiedy Jezus wygłaszał kazanie na górze, która... Tak zresztą kazanie to określamy, które sprawozdaje nam ewangelista Mateusz od 5 po 7 rozdziale Pisma Świętego, powiedział niesamowite słowa, które często lubimy cytować. Jest to 11 rozdział Ewangelii Mateusza i tam 28 i 9 werset. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych.
To jeszcze nie wszystko, co Jezus powiedział. Będąc tu na ziemi, zagwarantował, że taki pokój jest osiągalny od Niego, możemy go otrzymać. I zwróćcie uwagę, że w Ewangelii Jana w 14 rozdziale mamy zapisane: pokój zostawiam wam, mój pokój daję wam. Nie tak jak daje świat, ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie boi. Tym razem przeczytałem ten tekst według przekładu Piotra Zaręby. Jest to bardzo piękny przekład, jeden z nowszych przekładów Pisma Świętego. I ten przekład odpowiada mi czasami bardzo mocno, bo mówi w taki piękny sposób, prostym, dobrym polskim językiem. W istocie zatem chodzi o to, abyśmy wiedzieli, jak zdobyć to, czego najwyraźniej brakuje w dzisiejszym świecie. Pokój z Bogiem. W jaki sposób możemy to zrobić? Na ten temat możemy znaleźć informacje tylko w Słowie Bożym. Jak Państwo już wiedzą, na naszych spotkaniach posługuję się tylko przede wszystkim tekstami biblijnymi, bo skoro jest to Słowo Boże, to ono może nas przekonać, ono może nas uczynić ludźmi, którzy, no, mam nadzieję, że także po naszych spotkaniach znajdą pokój z naszym Bogiem. To jest takie ważne. Chciałbym się zatem z wami podzielić tym, co zdumiało mnie bardzo. Jaki jest ten Bóg, skoro On ma ten pokój i daje? W liście do Filipian apostoł Paweł w 4 rozdziale napisał niesamowite słowa. Według tłumaczenia Biblii Tysiąclecia brzmią one tak. O nic już zbytnio się nie troskajcie. Ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem. A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie. I oto mamy odpowiedź. Zwróćcie uwagę na to, że ta odpowiedź brzmi jednoznacznie. Chcemy pokoju, w takim razie musimy się modlić. Co to znaczy modlić się? Jesteśmy nieustannie otoczani Bożą obecnością, jak wierzę. Ale jaka jest nasza relacja z Panem Bogiem? Ktoś kiedyś powiedział mi, Pan Bóg mi nie przeszkadza. Może sobie tam istnieć, ja sobie też istnieję i nie będziemy sobie przeszkadzali wcale. Dość śmiałe określenie. Ja nie odważyłbym się powiedzieć takich słów, że Pan Bóg mi nie przeszkadza, kiedy zdaję sobie sprawę z tego, że rozpaczliwie właśnie Boga potrzebuje. O modlitwie, o której już wspomniałem, też prawie wszystko wiemy. Przeczytaliśmy na ten temat ogromnie wiele. I wiemy, że należy się modlić, wiemy, że powinniśmy korzystać z tego, ale drodzy Państwo, jest jedna rzecz niezwykle ważna. No to zacznijmy się modlić. Ludzie czasami są tym zaskoczeni. Mówią mi wiele wspaniałych zdań na temat modlitwy, a kiedy mówię, to w takim razie zacznijmy się modlić. Może razem się pomodlimy, a teraz? Zdziwieni stawiają pytanie. Modlitwa jednak jest fantastycznym ujściem dla Bożej mocy w naszym życiu. Pan Bóg obdarza nas pokojem, a kiedy Boża moc płynie głównie do ludzi, którzy się modlą, w takim razie tym powinniśmy się zająć. O tym powinniśmy mówić. Użyję ze bardzo ważnych słów, które mówią we wszystkim w modlitwie. Jak to jest w naszym życiu? W jakim stopniu cenicie sobie modlitwę i stała się ona tym fantastycznym kanałem komunikacji z niebem? W jakim stopniu cenimy sobie modlitwę po to, aby stała się ona źródłem do otrzymywania pokoju w naszym życiu? Wiem, że troski i zmartwienia obrabowują nas z pokoju. Możemy cierpieć, ale nasze obecne nieszczęście nigdy nie będzie równało się z Twoim niepokojem. Niepokój nas niszczy. Nie cierpienie w takim stopniu, jak niepokój, co może stać się jeszcze, w jaki sposób. Nie chodzi o wydarzenia, które nam towarzyszą, ale o niepokój. Nie chodzi o pracę, ale o niepokój związany z tą pracą. Nie chodzi o różne troski życia, ale o niepokój, z którym się one wiążą. We wszystkim w modlitwie.
Tak powiedziałem już, że zmorą naszego życia jest troska. Miałem bardzo wiele kłopotów w moim życiu. Ale wiecie, co wam powiem? Większość z nich nigdy się nie wydarzyła. Te kłopoty były tutaj, pomiędzy dwojgiem moich uszu. To ja tworzyłem sobie je w moich myślach z przerażeniem, co może się stać. I większość z nas tak postępuje. Jak mieć spokój w związku z tym? Na czym ma to polegać? Ale modlitwa jest takim właśnie lekarstwem. Modlitwa jest zastąpieniem troski w naszym życiu. A na to nas stać. Wszystkich nas stać na to. Na to, abyśmy troskę usunęli. Niektórzy myślą i takie mają założenie, że modlitwa służy do przekonania Pana Boga, aby zmienił sposób działania względem nas. Ale to nieprawda. Modlitwa jest raczej wysiłkiem, który ma prowadzić nas do uspokojenia naszego sumienia. A to zmienia wszystko. Pozwólcie, że posłużę się tutaj takim zabawnym przykładem. W małych miejscowościach, które podzielone zostały jakąś przepływającą przez nie rzeką, najczęściej zinstalowano, jeśli nie było mostu oczywiście, instalowano prom. Ale to były małe promy. Te promy nie były nawet poruszane wcale żadnym silnikiem, żadną śrubą okrętową na dole. Nie, te promy były przywiązane do pewnej długiej linii i obsługująca osoba prom tylko przeciągała tą linę i tym sposobem przybliżała drugi brzeg do nas. Pewnie się uśmiechniecie, jak to brzeg przybliżała. To nas przybliżała do brzegu. Czy wiecie, że myśląc na temat tego rodzaju promów, pomyślałem sobie, że jest to dokładnie to, czym jest modlitwa. Modlitwa działa właśnie w taki sposób, jak te promy. Modlitwa jest tą liną, którą pociągamy, ale to nie my przyciągamy Boga do siebie, to raczej Bóg przyciąga nas do siebie. I to jest piękne. Gdy apostoł Paweł pisał te słowa, które czytaliśmy przed chwilą, napisał, że właśnie modlitwa daje nam pokój. Końcem modlitwy jest pokój. Znam z doświadczenia nie tylko własnego, ale wiele ludzi opowiadało mi o tym. Kiedy modlili się i kiedy kończyli modlitwę tym tradycyjnym słowem amen, które faktycznie oznacza niech się tak stanie, w tym momencie czuli się uwolnieni od problemów. Czuli się zupełnie inaczej. Ci ludzie czuli się znacznie lepiej, bo czuli obecność Bożą, jakiś pokój, który zaczął wypełniać ich życie. Pomyślcie na temat modlitwy, w której wyznajemy Bogu swój grzech. Nikt o tym nie wie. Nikt tego nie zna, tylko my znamy ten grzech i mówimy tylko do Boga, wiedząc, że tylko On nas słyszy. A potem wstajemy z kolan i czujemy, że grzechu nie ma, że został wybaczony, że wszyscy poczuliśmy się znacznie lepiej. Pokój Boży jest tak bardzo ważny. Apostoł Paweł, kiedy pisał list do Filipian, znajdował się w więzieniu mamertyńskim w Rzymie. A znajdując się w tym więzieniu, strzeżony był przez strażnika, który faktycznie był połączony z nim także łańcuchem. Gdyby Paweł chciał uciekać, musiałby ciągnąć za sobą strażnika. Ale to było jakimś fantastycznym symbolem pokoju, który wypełniał apostoła Pawła, dlatego że on czuł obecność Bożą. On odczuwał to, że ten Bóg jest tak jak ten strażnik stojący tuż u boku i gwarantujący wszystko, co najważniejsze. Zatem, moi drodzy, porozmawiajmy o modlitwie. To bardzo ciekawe. Nasze dzieci najczęściej uczymy samodzielności. A modlitwa jest w istocie przyznaniem się do tego, że wcale nie jesteśmy tak samodzielni, skoro potrzebujemy Boga. Zwróćcie uwagę, że modlitwa uczy nas bardziej jeszcze pokory. Modlitwa uczy nas tego, że jesteśmy zależni od kogoś, kto ma moc, od kogoś, kto potrafi, wszystko potrafi. Spróbujemy jeszcze raz spojrzeć na cytowane już wcześniej teksty. Ale tym razem chciałbym was zaprosić do otwarcia Pisma Świętego. W związku z tym mam tu kogoś, kto ma mi pomóc.
I bardzo bym prosił, aby był tak uprzejmy i przekazał tym osobom, które nie mają Pisma Świętego. Wiecie, że dzisiaj tutaj korzystamy z tego przekładu. Jest to tak zwana dzisiejsza Biblia Gdańska. Pamiętajcie, że jakikolwiek przekład byśmy nie mieli, to zawsze jest to Pismo Święte. Chyba mówiłem już Państwu o tym i przypomnę Wam jeszcze raz, że ktoś zapytał mnie, który przekład, pastorze, jest tym właściwym przekładem, po który powinniśmy sięgać. Powiedziałem ten, który czytacie. Zawsze najlepszym przekładem jest nie ten, który stoi na półce, tylko ten, który otwieracie i czytacie. A jeśli czytacie, Bóg da Wam wiele mądrości. Jeszcze wciąż mamy Biblię. Jeżeli ktoś prosi, tak, mamy tutaj Panią, która jeszcze prosi. Bardzo proszę, śmiało unieście swoje ręce, żebyśmy wiedzieli, komu mamy dostarczyć Pismo Święte. A ja chciałbym Was poprosić, abyście otworzyli swoje Pismo Święte. Teraz na stronie 1008. Strona 1008. I tam otworzycie ten sam tekst, który czytaliśmy przed chwilą, listu do Filipian z rozdziału 4, a tam wiersz 6 i 7. Ten tekst także się znajdzie na ekranie, już jest na ekranie, ale moi drodzy, pozwólcie, że chcę, abyście przeczytali z Pisma Świętego sami. 4 rozdział na stronie 1008. W wewnętrznej kolumnie na dole macie Państwo te fantastyczne słowa, które wyszły spod pióra apostoła Pawła. Można już czytać? Zatem czytamy. Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim przez modlitwę i błaganie z dziękczynieniem powierzcie wasze prośby Bogu. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, będzie strzegł waszych serc i waszych myśli w Chrystusie Jezusie. Coś fantastycznego, prawda? Pewien student teologii zdecydował, że musi udać się do swojego profesora, aby z nim porozmawiać i postawić mu bardzo ważne pytanie. Udał się tam, profesor serdecznie go przyjął, a jak się okazało, profesor był niezwykle ciepłym człowiekiem, otwartym i chętnym do pomocy. Rozmawiali bardzo długo, a kiedy przeszczęśliwy student wyszedł w drodze powrotnej, uświadomił sobie, że nawet nie postawił pytania, z którym przyszedł profesorowi, ale tak jakby otrzymał wszelką odpowiedź. Czy musimy stawiać pytania Panu Bogu stale? Chcę Wam powiedzieć, że Bóg potrafi nas wysłuchać w każdej sytuacji. Mam dla Was pytanie. Jaka byłaby Wasza prośba do Boga, gdybyście mieli Go prosić o cud? Myśleliście kiedyś nad tym? A może warto? O co prosilibyście Boga? O uzdrowienie swojego małżeństwa? O zmianę w swojej pracy? O powrót dziecka, które gdzieś się zagubiło i straciliście z nim kontakt? A może o fizyczne uzdrowienie ciała? Może o rozwiązanie waszych trosk finansowych? Może o nawrócenie kogoś, kogo kochacie? Już po waszych twarzach widzę, że chyba trafiłem z niektórymi pytaniami, o co byście prosili. Ale chcę was zapewnić, kochani, że możecie prosić o wszystko Boga i prosić Go z wiarą. Musimy wierzyć całym sercem, to znaczy stać się mniej formalni w modlitwie, a bardziej szczerymi, z prawdziwym, głębokim przekonaniem, że On nie tylko potrafi, ale jest zainteresowany tym, aby nam pomóc, aby nas zmienić. Po trzecie, Bóg panuje nad przyrodą. Po co o tym mam mówić? Nie o przyrodzie przecież mówimy. O, warto o tym wiedzieć. Pomyślcie nad tym. Rozdzielił morze, aby Izraelici mogli przejść suchą nogą na drugi brzeg. Rozdzielił rzekę, aby przeszli przez Jordan. Dawał im mannę z nieba. Ten cudowny niebiański pokarm, którego dzisiaj nadal nikt nie potrafi rozwiązać, ale wiemy, że przeżyli. Nigdy nie zapominajmy, że nie była to grupka ludzi. Z Egiptu z niewoli wyszło 1,5 miliona ludzi. Amerykanie, którzy są specjalistami od wyliczania wszystkiego, przeczytałem kiedyś artykuł, w którym napisali o tym, jakie, i to pisał główny kwatermistrz armii amerykańskiej, ile trzeba by pociągów, które by dostarczały dla 1,5 miliona ludzi żywność. Ile pociągów musiałoby dostarczyć, aby przywieźć im
jedynie drewna na opał, żeby mogli coś ugotować. Ile pociągów trzeba by, aby dostarczyć im nowe tkaniny, z których mogliby uszyć sobie ubrania. A oni przez 40 lat chodzili po pustyni i wciąż mieli wszystko. To jest ten Bóg, który potrafił uciszyć burzę dla przerażonych uczniów, kiedy płynęli po Jeziorze Galilejskim. To jest ten Bóg, który wydłużył dla Izraela dzień za czasów Jozuego, kiedy mieli wygrać bitwę. To jest ten Bóg, który dawał im wodę ze skały, kiedy potrzebowali wody do picia. Bóg panuje nad przyrodą, a jeśli potrafi panować nad przyrodą, tym bardziej może panować nad wszystkim, czego my potrzebujemy dzisiaj. Ja tak wierzę. Nie mam żadnej wątpliwości, że mój Bóg jest potężnym Bogiem, który potrafi wszystko. Ale to jeszcze nie wszystko. Bóg panuje także nad różnymi okolicznościami. Słyszeliście o pięćdziesiątnicy, prawda? Kiedy Pan Bóg zsyła nagle Ducha Świętego dla tej siedemdziesiątki osób, która znajduje się w sali na piętrze, po to, aby wyszli do tysięcy ludzi i świadczyli im o Chrystusie. O Chrystusie, którego znali. O Chrystusie, o którym słyszeli. O Chrystusie, który mógł zmienić ich życie całkowicie w inne. Tak Bóg panuje nad różnymi okolicznościami. To jest ten sam Bóg, który uwalnia Piotra z więzienia. Piotr uwięziony został przez króla Heroda i był uwięziony w taki sposób, że przykuty był łańcuchami nie tylko do ściany w więzieniu, ale także do obu żołnierzy, którzy po obu stronach pilnowali go, no i spali tej nocy. Ale Bóg posyła anioła i wszystkie łańcuchy i wszystkie okowy opadają, a Piotr wychodzi, wciąż myśląc, że śni, kiedy dopiero na samym końcu, gdy anioł znika, zdaje sobie sprawę, że to prawda. Bóg, którego znam, jest Bogiem, który panuje, i to jeszcze ważniejsze, nad sercami ludzi. Pomyślcie o nieśmiałym Mojżeszu, który się jąka, a którego Bóg wybiera na przywódcę narodu, aby prowadził go przez kolejne 40 lat. Pomyślcie o twardym faraonie, który nie chce wypuścić Izraelitów z niewoli, ale Bóg zmiękcza jego serce w dość drastyczny sposób, tylko dlatego, żeby tamten mógł wyjść. Pomyślcie, moi drodzy, o zniechęconym proroku Eliaszu, który ucieka z obawy przed ścigającą armią wysłaną przez królową Jezabel po to, aby złapać proroka i aby go zgładzić. Ale Bóg zmienia zupełnie nastawienie Eliasza i mówi go: wracaj z powrotem, masz zadanie do wykonania. Pomyślcie o przemianie Saula z Tarsu, który z wielkiego prześladowcy staje się głosicielem prawdy o zbawieniu w Jezusie Chrystusie. Pomyślcie o zmianie w życiu apostoła Piotra, tego Piotra, który potrafił mówić wtedy, gdy nikt go o to nawet nie prosił. Tego Piotra, który był zawsze wyrywał się z odpowiedzią. Wiecie, są tacy ludzie, którzy zawsze potrafią wszystko wiedzieć. Piotr staje się pokornym, fantastycznym sługą Jezusa Chrystusa. I chcę wam powiedzieć, kochani, że tych pięć punktów, które podaję tutaj przed wami, są punktami podanymi tylko dlatego, aby was przekonać, że ten sam Bóg, który był wtedy, jest tym samym Bogiem, który jest także dzisiaj. A jeśli jest tym samym Bogiem, to mamy fantastyczną nadzieję. Popatrzcie zatem na to Boże spojrzenie, bo tak nazywam teksty cytowane z Biblii. Oto księga proroka Malachiasza, 3 rozdział, wiersz 8. Zaiste ja, Pan, nie zmieniam się. Popatrzcie na list do Hebrajczyków i tam 13 rozdział, werset 8. Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam i na wieki. Popatrzcie na księgę proroka Izajasza i tam 40 rozdział i 28 werset. Czy nie wiesz? Czy nie słyszałeś? Bogiem wiecznym jest Pan, stwórcą krańców ziemi. On się nie męczy i nie ustaje. Niezgłębiona jest Jego mądrość. I ten sam Bóg
sugeruje w słowach Jezusa Chrystusa: przyjdźcie do mnie wszyscy. Ten sam Bóg przez apostoła Pawła podpowiedział nam: nie troszczcie się o nic. Czy w końcu ten sam Bóg, jak czytamy w 4 rozdziale listu do Hebrajczyków, mówi: przystąpmy z ufną odwagą do tronu łaski. Dodam jeszcze z listu Jakuba, z 4 rozdziału, bardzo ważne słowa: nie macie, bo nie prosicie. A zatem modlitwa ma ogromne znaczenie. Modlitwa może nas zmienić całkowicie, uczynić zupełnie innymi. Zapytacie być może, jak wyrobić sobie w sobie zwyczaj modlitwy. Zanim odpowiem na to pytanie, jak to zrobić, chciałbym dać wam dwa ostrzeżenia. Mówimy o czymś bardzo niebezpiecznym. Tak, modlitwa jest bardzo niebezpieczna, bo Pan Bóg może wysłuchać, a Jego plany mogą być całkowicie inne niż nasze dotąd. Zatem ostrzeżenie numer jeden. Dla tych, którzy uwielbiają listę zadań, którzy są tak dobrze zorganizowani, że nawet modlitwę mają zaplanowaną w harmonogramie każdego dnia. To tak nie działa. Nie myślcie, że Bóg działa w taki sposób. Nawet jeśli owe praktyki duchowe są całkiem pozytywne i nawet jeżeli macie dobrą intencję, religia staje się wtedy obciążeniem. Och, jeszcze muszę przeczytać ze Słowa Bożego jakiś tekst. Och, jeszcze powinienem się pomodlić, a tak mi się śpieszy. Panie Boże, wybacz, mam tylko pół minuty. To nie to. To pierwsze ostrzeżenie. Ale są i inni ludzie, którzy nie znoszą programów dnia i którzy mówią: to, co się stanie, to Pan Bóg da. Wszystko jedno. Są pełni spokoju, a może ignorancji, chciałbym powiedzieć. Mamy intuicję, mówią. My czujemy, co Pan Bóg uczyni. Dobrze by było, żeby tak się stało. Ale i w tym jest pewne niebezpieczeństwo. To jest naiwność w pewnym gorszym wydaniu. Jest to czasami oszukiwanie samych siebie. Dlatego starajmy się modlić regularnie. Biblia naucza tego, że powinniśmy modlić się stale, nieustannie. Faktycznie apostoł Paweł użył określenia: bez przestanku się módlcie. To oznacza, że nigdy nie mogę iść do pracy, nie mam się niczym zająć, bo muszę być cały czas na kolanach. Skądże? Ja osobiście kocham modlitwę, kiedy jadę samochodem. Pod warunkiem, że nie ma nikogo w samochodzie oprócz mnie. I jak wierzę Pana Boga, z którym rozmawiam, opowiadam Mu, dzielę się z Nim to, co czuję. Dziękuję Mu za wiele Jego darów. I równocześnie opowiadam Mu o różnych rzeczach, które zajmują mnie, których się obawiam. Wszystko się zmienia. Tego rodzaju rozmowa, im dłuższa podróż, tym dłuższa rozmowa. Fantastyczna. To mój sposób. Wszyscy mamy jakieś miejsce, gdzie chcemy się modlić, prawda? Módlmy się regularnie i módlmy się w ukryciu. To faryzeusze chodzili za dni Pana Jezusa, aby na rogach ulic widzieć ich tak nabożnych i modlących się. Ale modlitwa nie jest żadnym programem wyuczonym po to, abyśmy przedstawili go przed innymi ludźmi. Religia jest rozmową z Bogiem, a zatem powinniśmy w naturalny sposób wyrażać ją i wyrażać ją, co bardzo ważne, absolutnie szczerze. Módlmy się też w bardzo konkretnych sprawach, tak jak uczy nas tego modlitwa pańska. I teraz mam znowu zadanie dla was. Macie Biblię w rękach, zatem otwórzcie je, proszę, na 814 stronie. Jeśli otworzycie na 814 stronie, znajdziecie tam, moi drodzy, tekst modlitwy pańskiej. O, któż nie zna modlitwy pańskiej? Wszyscy ją znamy i wszyscy doskonale wiemy, na czym ona polega. Zatem modlitwa pańska zaczyna się od prostych słów: Ojcze nasz. Niesamowite słowa, prawda? Ale one o czymś mówią. Tak a propos, gdybyście czytali 6 rozdział i rozpoczęli go czytać od 5 wersetu na tej 814 stronie, zresztą dlaczego mamy tego nie zrobić? Spójrzcie na to. Gdy się modlisz, nie bądź jak obłudnicy.
Oni bowiem lubią modlić się w synagogach i stojąc na rogach ulic, aby pokazać się ludziom. Doprawdy powiadam wam, że odbierają swoją zapłatę, ale ty, gdy się modlisz, wejdź do swego pokoju, a zamknąwszy drzwi, módl się do swego ojca, który jest w ukryciu. A twój ojciec, który widzi w ukryciu, odda ci jawnie. A modląc się, nie bądźcie wielomówni, jak poganie, bowiem oni uważają, że będą wysłuchani z powodu swojej wielomówności. Nie bądźcie więc do nich podobni, gdyż wie wasz ojciec, czego potrzebujecie, zanim go poprosicie. Wy więc tak się modlcie. Ojcze nasz. Nigdy nie zapominajmy, że jesteśmy dziećmi Bożymi. To bardzo ważne. Ale czytajmy dalej. Który jesteś w niebie. Bóg jest suwerennym Bogiem, wszechmocnym Bogiem. Bogiem, który króluje w niebie, który jest tam. Bóg jest tym, dla którego nie ma żadnej rzeczy zbyt trudnej, aby wykonać. To jest ten Bóg. Ale czytajmy dalej. Oj, zapomniałem wam zmieniać tego na ekranie. Niech będzie uświęcone twoje imię. Niech moja modlitwa stanie się czymś ważnym. Modlitwa nie jest listem do świętego Mikołaja. Zapomnijcie o czymś takim. Chwalmy Boga, wielbimy Go. Niech będzie uświęcone Jego imię. To jest to, co liczy się naprawdę tak bardzo. A potem czytamy, niech przyjdzie królestwo Twoje. Niech stanie się wola Twoja w niebie, jak i na ziemi. Poddajmy się woli Bożej. On ma plan dla każdego z nas. Najlepszy plan bezsprzecznie, jakiego my nigdy nie zdołalibyśmy opracować. Starajmy się zatem poddać tej woli. Co dalej czytamy w modlitwie? Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Prośmy Boga o cud. Bez względu na to, jak chleb powszedni rozumiemy, jakim on jest w tym momencie symbolem. On gotów jest dokonać takiego cudu w naszym życiu. A później odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. Starajmy się przekonać, że nie jesteśmy w jakimkolwiek stopniu przeszkodą dla Boga na drodze do odpuszczania naszych win. Tak, potrafimy być przeszkodą. To bardzo ważne. Wyznajmy swoje winy. Powiedzmy Mu wprost o tym, a On wybaczy niewątpliwie. Ale co dalej czytamy? Nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego. Bóg nigdy nie kusi nikogo z nas. Ale możemy Go prosić, aby On zadbał o to i nie dopuścił, abyśmy byli kuszeni. To takie ważne. I w końcu bo Twoje jest królestwo, moc i chwała na wieki. Uwielbienie Boga jest niezwykle ważnym elementem w naszym życiu. Musimy o tym pamiętać. Bo modlitwa, jak zwykliśmy mówić, potrafi przenosić góry. Pomyślcie na moment, co dla was jest górą do przesunięcia? Co stanowi przeszkodę w naszym życiu? Może warto nad tym się zastanowić? Może nasza obojętność sprawiła, że staliśmy się mniej czułymi i wrażliwymi na Boga? Może odłożyliśmy Boga gdzieś na bok? Ale jeśli pamiętamy, że modlitwa potrafi przenosić góry, nie skupiajmy się na górach, ale na Bogu, który może tego dokonać. Zauważyliście, że działa to czasami tak dziwnie? Świadomi tego, że modlitwa potrafi przenosić góry, przedstawiamy Bogu tylko problem, zapominając, z kim rozmawiamy, z kimś, kto zna wszystko. Czy stoicie, moi drodzy, może w cieniu tak długo, że
Zdążyliście się przyzwyczaić do ciemności? Jak jest z nami? Bóg daje nam wiarę, jeśli tylko z Nim jesteśmy. Czy kończymy swoje modlitwy, myśląc, po co to wszystko, to i tak nie działa? Spotkałem wiele ludzi, którzy mi w taki sposób mówili. Pastorze, modlę się już tyle lat. A ja znam pewną kobietę, która o nawrócenie swojego męża alkoholika modliła się 40 lat. Po 40 latach jej modlitwy rozmawiałem z tym mężem. Uśmiechał się i powiedział mi, pastorze, to jej modlitwy zmieniły mnie całkowicie. Bądźmy tego świadomi, to bardzo ważne. Czy znacie historię Dawida i Goliata? W pierwszej księdze Samuelowej opisana jest historia. Dawid był młodym chłopcem, ale już wtedy zdecydował się, kiedy ojciec wysłał go z żywnością do swoich braci, którzy stali w armii i którzy drżeli przed samym faktem potężnego Goliata, który kpił sobie z Boga, który wyśmiewał się z Izraelitów i powiedział, co wy możecie zrobić? Nic nie potraficie. To ja jestem tym, który zwycięży wszystkich. Dajcie mi takiego człowieka. Wyznaczcie, a ja sobie z nim poradzę. I to zabolało Dawida. Nie to, że kpił sobie z Izraelitów, ale to, że kpił sobie z Boga. Wystarczył mu jeden kamień, który położył Goliata na ziemi. Mamy wszechmogącego i potężnego Boga. Zatem powinniśmy coś z tym zrobić. Ten ostatni segment dzisiejszego spotkania zatytułowałem Uświęcenie i ochrona. Już się tłumaczę, skąd mi się to wzięło i dlaczego tak to zatytułowałem, bo to bardzo ważne. W pierwszym liście do Tesaloniczan apostoł święty Paweł napisał w 5 rozdziale ważne słowa. I o tych słowach chciałbym, abyśmy dowiedzieli się znowu sami. Otwórzcie swoje Biblię, tym razem na stronie 1016. Pierwszy list do Tesaloniczan, rozdział 5 i tam 23 i 24 werset. Popatrzcie, co tam jest napisane. Strona 1016. A sam Bóg pokoju niech was zupełnie uświęci, a cały wasz duch i dusza, i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Wierny jest ten, który was powołał, który też to uczyni. Jakie niesamowite słowa. Chciałbym teraz zachęcić was, abyście nad tym tekstem, który macie otwarty, nie zamykajcie Biblii, pomyśleli przez chwilę. Czym jest uświęcenie i czym jest ochrona? Zwróćcie uwagę, apostoł Paweł rozpoczyna ten tekst od petycji, od naszej prośby. Apostoł Paweł bardzo wyraźnie mówi o tym, a sam Bóg pokoju niech was zupełnie uświęci. Nie zapominajcie, że użyte jest słowo, że Bóg jest Bogiem pokoju, a to niezwykle ważne. Co to znaczy poświęcić, uświęcić? Poświęcenie to nic innego jak oddzielenie, jak swego rodzaju separacja, oddzielenie do czegoś innego, do świętości. Tak chyba najlepiej byłoby. Zwróćcie uwagę, że ten tekst mówi o zasięgu tego uświęcenia w zupełności, nie po części, nie tylko do danych zadań, całkowicie we wszystkim niech was poświęci. Zwróćcie uwagę jeszcze na coś więcej, że to uświęcenie nie może być niczym innym, jak trwaniem w Bogu i trwaniem dla Boga. I zwróćcie uwagę, że ten zasięg owego uświęcenia obejmuje wszystko. Naszego ducha, naszą duszę i nasze ciało. Co więcej, warunek wstępny. Popatrzcie, jaki tam jest warunek. A sam Bóg pokoju. To niezwykle ważne. To nie my się uświęcamy.
To nie my robimy coś takiego, co robili szczerzy, ale zupełnie błądzący ludzie w średniowieczu. Myśleli, że uświęcenie będzie polegało na tym, że będą się biczować, to biczownicy, że będą stać na słupie całe życie, to słupnicy, że będą ludzie, którzy umartwiać się będą przez cały czas, myśląc, że w taki sposób zyskają coś od Boga i staną się świętszymi. Jak można się stać świętszym, biczując się coraz bardziej i cierpiąc? Na tym ma polegać świętość? Nigdy. To Bóg jest tym, który ma nas uświęcać. To On czyni nas kompletnie innymi ludźmi. To On czyni nas świętymi ludźmi. Nic dziwnego, że apostoł Paweł pisze swoje listy, które kieruje do wszystkich świętych w Efezie, do wszystkich świętych w Filipii, do wszystkich świętych w Kolosach, do wszystkich świętych w Rzymie. To jest apostoł, który wie, że każdy, kto idzie za Jezusem, jest świętym, a nie jedynie jakiś wybraniec. Świętość naszego życia pojawi się poprzez pokój, który On wprowadzi w nasze serce. A pokój, już macie narzędzie, jest poprzez modlitwę. Ale popatrzmy dalej. Mamy perspektywę, mamy możliwość, jak pisze w trzecim punkcie tutaj. Jest to przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Tekst wyraźnie mówił o tym, że jest to aż do, na przyjście, żebyśmy byli zachowani bez nagany na przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa. Piękna perspektywa. Potraficie sobie wyobrazić siebie bez nagany? To właśnie mowa o świętości. On tego może dokonać. Jak to cudowne, że na końcu apostoł Paweł dodał tą niesamowitą obietnicę. Ta obietnica w 24 wierszu mówi: wierny jest ten, który was powołał, który też to uczyni. Piękna obietnica, nieprawdaż? To jest właśnie to, na czym powinno nam zależeć. Apostoł dodaje to dodatkowe zapewnienie. Jak więc z nami? Czy skorzystamy z tego, moi drodzy? Czy jesteśmy chętni do tego, aby iść za Jezusem, aby rozmawiać z Nim codziennie, aby uczyć się u Jego stóp, aby odbierać pokój, który nie jest naszym dziełem? Nikt z innych ludzi nie potrafi nam pokoju udzielić, ale On, Jezus, potrafi. Mówiliśmy tak wiele o modlitwie. A może właśnie czas na to, abyśmy się pomodlili? Moi drodzy, chciałbym was zachęcić do modlitwy. Ale zrobię jedną rzecz dzisiaj. Zanim ja rozpocznę się modlić, chciałbym zachęcić was do chwili ciszy. Chcę was zachęcić, abyście na moment nie patrzyli już na mnie, abyście przymknęli swoje oczy i pomyśleli, że teraz właśnie zaczyna się czas waszego kontaktu z Bogiem. Abyście w swoich myślach powiedzieli coś, co tylko On może znać, nikt z nas. Powiedzieli Mu o tym, czego pragniecie. Może jest to właśnie ten cud, o który pytałem was wcześniej. Może jest to marzenie, które tak chcielibyście, aby było zrealizowane. A może jest to właśnie ten pokój, o którym dzisiaj mówimy, bo mamy czekać z pokojem. Ukochany Boże i Panie, wiem, że potrafisz czytać nasze myśli, że znasz każde uderzenie naszych serc. I wiem, że pragniesz dla nas pokoju. Pokoju w naszych sercach. Dlatego, że przebaczyłeś nasze grzechy. Dlatego, że umarłeś za każdego z nas, dając nadzieję i nadając sensu naszemu życiu. Ukochany Boże, teraz znasz nas doskonale i wiesz, czego pragniemy. Być może są pośród nas osoby, które jeszcze nigdy dotąd nie odważyły się rozmawiać z Tobą tak otwarcie, tak prosto.
dla których być może modlitwa dotąd była jedynie formułką, którą zmawiały, ale robiły to szczerze. Dzisiaj jednak mówią do Ciebie jak do przyjaciela. Panie, wysłuchaj naszych modlitw. Proszę o to. Dotknij poprzez Twojego Ducha każdego serca. I dzięki, Panie, że w tym owocu Twojego Ducha, o którym na tych spotkaniach rozmawiamy, powiedziałeś nam już wiele o miłości, o radości, a dzisiaj o pokoju, który jest osiągalny. Przyszło nam żyć, Boże, w trudnych czasach, czasach niepokoju, niepokoju różnego typu, w czasach trosk, które zjadają nas, niszczą. Ale mając Ciebie u boku, Panie, jesteśmy absolutnie bezpieczni. Dlatego gorąco proszę, abyś pobłogosławił każdemu z nas, jak jesteśmy tutaj. Znasz nasz Boże. Zatem uchwyć nas mocno i prowadź. W imieniu Jezusa Chrystusa, naszego ukochanego Zbawcy, proszę wysłuchaj nas. Amen. Drodzy Państwo, nasz owoc się powiększył. Mamy już 3 elementy owocu, ale chcę Wam powiedzieć, że jest ich aż 9. Zatem jeśli na to miejsce przybędziecie jutro, będziemy mówili o czekaniu z cierpliwością. Wiem, że dotykam znowu bardzo trudnego zagadnienia, bo my jesteśmy niecierpliwi. Już pewnie gracie palcami po swojej nodze czy po krześle, na którym siedzicie. Jak to będzie, jaki sposób, co jestem niecierpliwy. Mogłoby się to już zacząć, żeby wiedzieć, co z tym zrobić. Przyjdźcie jutro. Będziemy mówili o czymś niezwykle ważnym. O czekaniu z cierpliwością. A dzisiaj chcę Wam przypomnieć, że tutejsi gospodarze są tak cudowni, że za każdym razem zapraszają nas za te białe drzwi, dlatego że coś tam zawsze przygotowali, co możemy wypić, czy możemy ugryźć. Nie o picie i gryzienie nam chodzi, chodzi nam o jedno, co najważniejsze. O to, abyśmy się zapoznali jeszcze bardziej, mogli porozmawiać i mogli cieszyć się błogosławieństwem. Dlatego nie żegnam się z Wami, bo wierzę, że będziemy się mogli spotkać za moment, a ja życzę Wam wiele Bożego błogosławieństwa i tego pokoju, o którym mówiłem. A jeśli macie z tym nadal problem, porozmawiajcie z Jezusem dzisiaj w swoich domach. Powiedzcie Mu o tym. On zawsze wysłuchuje.